Cześć, witajcie, ja jestem Elite i witam was już w pierwszym odcinku z serii Gothic 3 edycja rozszerzona. Tak, zapewne większość z was kojarzy grę, albo oczywiście bardzo dobrze zna serię Gothic. Jest to oczywiście gra RPG wyprodukowana przez studio Piranha Bytes. Piranha Bytes. Jest naprawdę świetna gra, tak, świetna gra, naprawdę. Pierwsza część powstała w 2001 roku. Bardzo zadowolowała klimatem, fabułą itp. itd. Tak, druga część zaraz po roku wyszła. Też z piękną fabułą, z pięknym otoczeniem i z grafiką. A trzecia część właśnie powstała w 2006 roku. Tak, no to nie będę za bardzo tutaj przedłużał. Pamiętamy, znaczy nie pamiętamy, Boże, co ja mam z tym pamiętamy.
Jeżeli ktoś w ogóle przeszedł całego Gothica, to wie o tym, że w piątym rozdziale dostajemy statek od Lorda Hagena. Płyniemy na wyspę Irdorat. Tam się rozpoczyna rozdział szósty, raz zabijamy smoka ożywienia. Rozerwę cię na strzępy. Co powoduje koniec gry. I później płyniemy oczywiście na Myrtanę. Jak widzieliście intrze, Myrtana została przejęta przez orków. Miasto, tak zwany Vanguard, oto w tym miejscu jest, zostało zaatakowane przez hordy orków, zostało oblężone, co doprowadziło do tego powodu, że magowie, którzy chronili Robara II, stworzyli magiczną małą barierę, nie taką dużą, taką magiczną, wystarczającą, aby ochroniła zamek. Nie mogą ani je zmniejszyć, ani usunąć. Niestety. To jest właśnie minus tej bariery, ale za to są bezpieczni. Ale niestety, większość orków przedostała się w ogóle do... przedostała się tam. Wraz z barierą, kiedy bariera powstała, połowa orków stoi dalej pod murami miasta i czeka na odpowiedni moment, aby oblężyć zamek. Tak. I oczywiście nasz bezimienny wkracza z przyjaciółmi do wioski rybackiej Ardea wraz z Lesterem, Diego, Gornem i Mintenem. Tak. Tak, przepraszam, że tam się trochę łączy język, tak. I od tego właśnie się zaczyna gra. Teraz musimy ich wszystkich wybić. Staram się jak najwięcej wycisnąć, żeby bardzo fajnie płynnie chodziło. Dobrze, widzowie, już jestem. Co ja mówiłem? Aha, tak. Staram się jak najwięcej wycisnąć w grze. Staram się jak najwięcej wycisnąć w grze grafiki, żeby jak najpłynniej chodziło, żeby najładniejsze, jak było najładniejsze grafikę, żeby bardzo płynnie chodziło. O Boże, gdzie za tekstury idzie. To jest wredok. Tak, i na razie bardzo płynnie chodzi na średnich detalach. Dam sobie radę z wilkami. No, ta jest bardzo piękna. Ma też śmiesznego ragdola, czyli lalkę. Czyli efekt lalki. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym posame uszy. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Tak, gra ma bardzo ładny soundtrack. Parę tygodni. Xardas. Słyszycie tą świetną muzyczkę? Tak samo jak w Wójce. Co jeszcze wiesz o Xardasie? A szczególnie w Dwójce, w Jarkendaru. Nie wiem, czy dobrze mówiłem. Jarkendaru, tak. W Noskruka. Taka miejscówka. Tak wiele ci zawdzięczamy. Taka nowa miejscówka. Tam wszyscy są magowie wody. Na takiej wyspie właśnie. O. Ta też jest bardzo fajna, taka klimatyczna muzyczka. Ale ta jest właśnie fajna, o. Też ta bardzo ją lubię. Z Gothica Trójki. Najlepsza. Jak dla mnie najlepsza. Na tą chwilę. Bardzo miło się jej słucha, podróżując po świecie. Tak, warto bardzo przeszukiwać te wszystkie domy. Nie, czy się powtarzam. Tak. Zaraz zobaczycie, co znajdziemy w tym oto domu. O, już niewolnik siedzi. Dobra, tu przeczytamy pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. Tu jest troszeczkę napisane o alchemii. Mamy alchemię plus 5. A. Niewolnik jest. Jak coś, to po prostu go uderzy. Nie, po prostu go ogłuszymy. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Zbierzmy te fiołki. I tutaj się... Tak, mikstura ma. I tu się znajduje receptura na miksturę leczniczą. Uwaga. Nic za nie zrobił. Grzeczny się.
Tak, teraz możemy podejść do stołu alchemicznego. I tu mamy miksturę leczenia. Leczy rany, energia życiowa plus 50%. Warto złocie, 250 golda. Tak, składniki to jeden raz woda, jeden raz ziel leczniczy, jeden raz fiołka. Tak. Z tym akurat nie będzie problemu. O, czego nie patrzcie, tu jest fiołek. Jak bezimienne i wszystkie zwierzę. O, tak wejdziemy, o. Pogadamy później. Nie jest uważaj na siebie. Gadać. Wychudzony niewolnik. Widny. Coś tutaj jest? Wino. I chleb. Tu mam jakiś magazyn, kufer. Tutaj tak w kufrach nie ma tak zbyt nic ciekawego. Może, że wytrychy. Wytrychy akurat nam się przydadzą. Przydają, oczywiście nam wytrychy przydają. Możemy otworzyć skrzynie, które są niedostępne. O, pulpit znalazłem. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Prastara wiedza plus 5. Dzięki prastarej wiedzy możemy się nauczyć czarów i możemy zostać oczywiście takim coś magiem, paladynem albo czymś takim. Mam oczywiście też 3 zakończenia w tej grze. Ja już jedno zakończenie wybrałem, a dokładnie ścieżkę Adanosa. Co będzie się działo, co trzeba będzie robić, aby uzyskać zakończenie tej gry, to zobaczycie w kolejnych odcinkach oczywiście. A to z czasem troszeczkę czasu to nam zajmie. Zanim dojdziemy do pewnego miasta, gdzie to wszystko się zacznie, zanim porozmawiamy z pewną postacią, minie dość dużo czasu. Tak. Od razu nie będę ukrywał, że Gothica 3 jeszcze nigdy nie przeszedłem. O. I ponownie jestem. Tak. Wracamy dalej do nagrywania. Weźmy te łuki. Tak, mamy lepszy łuk myśliwski, ale to możemy oczywiście też sprzedać. Tak samo jak te topory i miecze. Tu jeszcze jeden kufer. Mam nadzieję, że mi się uda, nagrywając jeszcze to, przejść całego Gothica. Tak. Weźmy jeszcze tą surową stal. Idźmy porozmawiać już wreszcie z jakimiś postaciami. Aha. Czemu Halmar jest niewidzialny? Coś jest... Aha, spoko. O, teraz się pojawił, spoko. Bo i tak błąd gry jakiś. Dobra, rozmawiamy z Diego. Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Tak. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run. Tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Pójdziemy z tobą. Mam do wyboru teraz 2 opcje. A, to nic tak nie wpłynie za bardzo.
pójdę z tobą. Lepiej się rozdzielmy. Ty poszukaj Xardasa. Jeśli ktokolwiek wie coś na temat magii, to właśnie on. Jeszcze się spotkamy. Jestem tego pewny. Powodzenia! Nie podchodź zbyt blisko ognia. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Tak, wszyscy się martwią o Lestera. W pierwszej części gry on znajdował się w obozie sekty. To jest gdzieś tutaj, tak. O! Taki łysy. Jak każdy z obozu. Złe wieści! Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Wątpię, czy go znajdziesz! Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Dobra. Czyli mam teraz dojść do Diego, ponownie pod górkę trzeba cisnąć. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadało. Byśmy nie mieli dość problemów. Lepiej zważaj na słowa. Tak. Tam z daleka widać barierę, która otacza właśnie to miasto Vengard. Nie jest zbyt duża. Nie jest naprawdę zbyt duża. Dobra, tu jest Diego. Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrdany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrdana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Dobra, teraz porozmawiamy z Gornem. Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Teraz Gon zaprowadzi do kryjówki buntowników. Więc tak za bardzo tutaj mówić. Oczywiście na swojej drodze spotkamy wiele różnych takich istot jak ścierwojad albo coś. A i zapomniałam jeszcze dodać, że Gothic 3 jest otwartym światem. To jest ogólnie cała mapa w jakimś... kilkudziesiętnym pomniejszeniu. Mapa jest naprawdę wielka. Bardzo wielka, o. Do zobaczenia. Co do zobaczenia? To chcesz mnie zostawić? Już mnie nie lubisz, już mnie nie zaprowadzisz. Tak, przepraszam, takie chwilowe nagi, a to akurat ładowanie tekstur świata. Dobra. O jedną parszywą bestię mniej. No idź Gor, idź. Oprzy liść. Widzisz? Tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki.
Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Tak. Gorn teraz uda się tutaj do ogniska, ale po jakimś czasie uda się w dalszą podróż i spotkamy go w pewnym mieście. Uważaj na siebie. Zobaczycie. Nie wyglądasz na drwala. Nasi przyjaciele wydaje mi się, że twoje miejsce jest... Oni się w ogóle rozmieścili po całkowicie całym świecie. Dokładnie to, każdy poszedł swoją stronę, a że oddzielnie do każdego terenu. To jest Nordmar, czy jak to się wymawiało. To jest kraj tutaj, w ogóle pada bez przerwy śnieg. Tutaj mamy pustynię. Gdzieś od tego miejsca idzie pustynia. Leci już pustynia. Tu się znajduje Diego w tych terenach oraz Lester. W tych terenach znajduje się Gorn Lasli, a tutaj gdzieś Niten. Nie powiem wam dokładnie, wszystko się dowiecie w następnych odcinkach, tak? Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. No to nie jest akurat tak dużo, ale zawsze coś. Zawsze to coś. Zajmę przy okazji jeszcze to będziemy coś jeszcze. Wejdź po tych schodach i skręć na wschód, do lasu. Rozumiem. O, nowe zadanie. Zabij agresywne dziki. Idziemy tutaj. Skręcamy tutaj. Troszeczkę wyżej idziemy. Tu jest miejsce, gdzie pracują ci robotnicy, więc teraz muszę ich ściągnąć. No dobra. Nie z łuku, tylko normalnie z miecza napalamy teraz. Po co marnować strzały, jak tak łatwo pokonać? Zbierz mi mięso. Możemy je później upiec na ogniu. A potem zjeść i odnowić sobie życie. Czy ja wszystkie wybiłem? Albo mi się wydało, albo jakiś uciekł. Dobra, usmażę sobie. Gdzieś to musi być ich gniazdo. Kolejna bestia! Aha. Dzik wleciał do obozu. Idziemy Gorna w akcji. Kolejna bestia. Nie umiem zabić zwykłego dzika. Bestią. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Może lepiej. Nie zwalaj tego. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Dziękuję, wojowniku. Oto moje złoto. Lepiej się nie wtrącaj. Tu jest Gelford. Musisz bardzo uważać w tutejszych lasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotka cię marny los. Rozumiem. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Pokaż mi swoje towary. Dobra, tutaj możemy oczywiście sprzedać nasze towary lub coś kupić. O! Pojawił się u niego hełm. Wcześniej go nie widziałem. O, to jest też... Nie, to jest średnio dobry miecz, ale patrzcie. Sprzedamy go za dość dobre pieniążki. Fajne pancerze, lecz... Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić,
że jesteś godzien. Tak. Ja. Na razie możemy taki tylko kupić pancerz. Nie mam mowy. Gdzie? Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Jestem godzien. Dawaj teren. Dobra, sprzedamy to, to, to i to. To nam nie będzie potrzebne. Tarcza, tarcza, tarcza. To też. Jeszcze troszeczkę, czego tak sprzedać? Żeby zarobić. Jeszcze troszeczkę. Nie planuję używać miksu. Mamy wodę. Spoko. Wyjdzie? Wyszło. Dobra. Troszeczkę mu zawaliliśmy, ale za to mamy leki. W porządku. Pancerz buntownika. Załóżmy go. O. Tak teraz wyglądamy. Ten pancerz nam daje 20 plus 20 ochrony przed nie. Tak. Ochrona przed pociskami plus 10, przed uderzeniami plus 20, a przed ostrzami plus 20. Też. Wyrabiany głównie ze skóry dzika, jednak znajdują się tam różne metalowe wzmocnienia. Tak. Jak na początek, świetny pancerz. Zejdźmy niżej do pieczar. Czy do jaskini, no. O, ładuje się. Ejja. Dobra, już lepiej. Dobrze, myślę, że już na tym zakończymy nasz odcinek. A więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam seria się spodoba. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to oczywiście łapkujcie i subskrybujcie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę. Zapraszam także na mojego fanpage'a, żeby mu się polubić. I wyznam na bieżąco. Elite 17001. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!